ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Wiem, że bardzo lubicie oglądać takie filmy. Każda z nas lubi zakupy. Często prosicie mnie, żebym Wam pokazywała jakieś pisy, okazje, które łowię, rzeczy, które kupuję na bieżąco. Ostatnio byłam w Zarze, co prawda hiszpańskiej. Niby te ceny są takie same, a na promocjach, na których ja, jak wiecie, grzebię, bo łowię okazję bardzo często, można naprawdę kupić świetne rzeczy po bardzo, bardzo dobrych cenach. Dało mi się trzy rzeczy kupić na okazyjnie i w sumie od tych rzeczy zacznę. Pytałyście się ostatnio o tą sukienkę. To jest sukienka, którą miałam w ostatnim filmie. Jest przepiękna. Ma taką butelkową zieleń. Ja bardzo lubię ten kolor. Ma bardzo fajny krój, szczególnie do mojej sylwetki. Jest idealnej długości. Ja jestem niska, czy moim zdaniem jestem niska, mam 1,63 m. I wydaje mi się, że długość jest idealna. Fajnie skrojone rękawy. Są takie lekko rozkorszowane, ale też można je bez problemu podwinąć. Ma fajny materiał, stójkę, taki kołnierzy. Jest połączona z fajnych materiałów. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Elegancka i na wieczór, i na co dzień, i na imieniny, nawet na imprezę. Może jest troszeczkę zbyt zabudowana na imprezę, ale zależy oczywiście jaka to jest impreza czy event. Słuchajcie, ta sukienka kosztowała 7 euro. 6,50. Nie wiem, czy można gdzieś taką sukienkę kupić. I jeszcze z Zary. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Uważam, że no lepszej bym nie mogła znaleźć. I jeszcze w tej cenie. No 7 euro. Ludzie. Musiałam ją kupić. Kolejna rzecz na promocji, którą kupiłam sobie, to jest płaszcz. Bardzo mi się ten płaszcz podoba, dlatego że jest taki trochę inny, nietuzinkowy. Oczywiście niektóre osoby mogą uważać, że jest troszeczkę przekombinowany. Ten płaszcz ma troszeczkę takiego krój, takiego swetra, takiego krótkiego szlafroka. Był jeszcze taki długi płaszcz. Taki typowo, jak ja to nazywam, skandynawski krój. Bardzo często takie blogerki ze Sztokholmu na przykład noszą taki prosty, trochę luźniejszy płaszcz. Taki prosty krój z jednym guzikiem do kostek, ale ja do swojego wzrostu stwierdziłam, że lepiej będzie mi służył taki właśnie krótszy. Ma bardzo ładny kolor, taki właśnie szary, który ja lubię i szarego płaszcza jeszcze nie mam, wbrew pozorom, więc to też jest plus. No i cena. Sobie wzięłam eskę, on kosztował 90 euro. A ja go kupiłam za 35 euro. Myślę, że lepszej okazji chyba nie mogłam trafić. Można też, tak powiem, z nim pracować, jeżeli to w ogóle dobrze brzmi. Fajnie go wystylizować, można go tak zapiąć i tak. Tak fikuśnie, klasycznie, dość. Bardzo mi się on podoba i uważam, że był bardzo dobry zakup, szczególnie ta cena. Myślę, że te płaszcze mogą być jeszcze w Zarze u nas. Jak się poszuka, to się na pewno znajdzie, ale nie wiem, czy już na promocji. Trzecia rzecz z promocji, zamykając już ten temat, mój ulubiony. To jest rzecz, którą kupiłam bardzo spontanicznie i zobaczyłam to na wieszaku. Myślałam, a fajnie, no ale ja już mam takie spodnie, co prawda z różnymi zdobieniami, suwakami, ale zobaczyłam, że one kosztują 9,99, a docelowo kosztowały 25 euro. To są takie, można powiedzieć, leginsy skórzane, znaczy oczywiście to nie jest prawdziwa skóra. Mają bardzo fajny krój, prosty, mają suwaki, nie są bardzo długie, więc troszeczkę przed kostkę, jak dla mnie idealnie, uwielbiam taką długość spodni. Są dobrze wykonane, do takich dłuższych marynarek, do takiego płaszcza, do swetra jakiegoś, do nie wiem, nawet takiej bluzki, którą teraz mam na sobie. Będą bardzo fajnie wyglądały, można je świetnie wystylizować nawet do białego t-shirtu i trampek, casów, do kozaków, do szpilek z czubem. Ze szpicem, okrągłym. Uważam, że te spodnie są świetne, pasują do każdej stylizacji, do większości figur. Bardzo fajnie leżą i na pewno będziecie mnie często w nich oglądać. I podoba mi się to, że można je nosić jesienią, wiosną, zimą, latem, może i nawet na jakieś chłodniejsze wieczory albo i dni, bo czasami w lato jest chłodno, także to są trzy moje rzeczy na promocjach. Tyle z moich łowów, z przecen. Teraz pokażę Wam trzy basiki, które rzeczywiście przydadzą mi się na pewno. Są fajnym podłożem każdej stylizacji, w sumie prawie każdej. Jedna z nich to jest taka czarna bluzka, niby zwykła bluzka, ale ma bardzo fajne wykończenie z koronki. Może świetnie się nadawać znowu do takich zwykłych czarnych spodni, takie w zasadzie można powiedzieć trzy tekstury połączone ze sobą, do jeansów, do jakiejś spódnicy, do shortów nawet w lato. I podoba mi się to w tej bluzce, że ona właśnie tworzy każdą stylizację, jest taką podstawą, jest takim małym twistem, nie jest taka zwykła czarna bluzka, ma fajny materiał, właśnie te dwie struktury bardzo mi się podobają. Ja wiem, że może to było modne kiedyś, teraz nie ma na to tak za bardzo szału, ale mi się to podoba i w sumie ja akurat się tym nie przejmuję. Można nosić i latem, i zimą, i jesienią, i wiosną, przez cały rok. Jest taka czarna i jeszcze wzięłam sobie taką białą. I czarna i biała to zawsze jest fajna podstawa stylizacji, może ta koronka w tej białej już nie jest aż tak
bardzo atrakcyjna, ale myślę, że też właśnie z jeansami, z jakimś długim fetrem, grubym, wełnianym będzie bardzo fajnie wyglądać. Jeszcze jedna bluzka, też taki totalny basic, zwykła czarna bluzka, no ma bardzo fajny materiał. Będzie pasowała pod swetry, do jeansów, do shortów, do spódnic, właśnie do tych nawet czarnych, pod jakieś marynarki. Jedna rzecz z Zary, którą sobie kupiłam, to jest marynarka, taka prosta marynarka, czarna, tutaj z guzikami, ona nie ma zapięcia. Bardzo fajnie wygląda, jest trochę dłuższa, więc to mi się podoba, na przykład bluzka, ta marynarka i no chociażby te spodnie, jak już tutaj grają główne skrzypce. O, i właśnie takie trzy struktury materiału połączone ze sobą uważam, że dają fajny efekt. Oprócz tego ta marynarka też jest taka i na lato, i na zimę, i na wiosnę, i na jesień. Podoba mi się, że to jest taki klasyk i też na długo starczy na pewno w mojej garderobie. I ona kosztowała, nie wiem czy wam mówiłam, 35 euro. Jeżeli chodzi o Zarę, miałam ostatnio taki okres, że nic mi się tam nie podoba. Wszystko to są jakieś takie szmaty, te przecenione rzeczy niektóre, to po prostu aż szkoda było spędzać tam czas, bo to wszystko było takie poprzewalane, poprzewracane. A mam takie też okresy, że wchodzę do Zary i wszystko mi się podoba i wszystko chcę mieć. Uważam, że to jest bardzo fajny sklep, żeby sobie dobrać jakieś basiki, w sumie w miarę rozsądnych cenach, chociaż niektóre rzeczy tam też są za drogie, nie mówię tego. I tym razem właśnie tak było, że weszłam i wszystko mi się prawie że spodobało. Jeszcze jest taki jeden kostium, taki jakby kombinezon, bo pytałyście się mnie często o niego. Bardzo mi się on podoba. Powiem wam, że chciałam sobie kupić coś takiego droższego, ale stwierdziłam, że zobaczę jak to mi się będzie sprawdzało, czy będę w czymś takim chodziła. To jest teraz pognieciona. Przepraszam was, bo wyjąłam to z walizki. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego. Często to noszę do jakiejś takiej bluzki, na przykład z długim rękawem w paski. Właśnie jak jest cieplej, to z białą, z krótkim rękawem, czy nie. Tutaj jest troszeczkę za bardzo wycięta po bokach, żebym ją nosiła bez. Znaczy przynajmniej i dla mnie. Fajna jest długość tych nogawek, to mi się też podoba. Może być fajnie wystylizowana do obcasów, fajny kombinezon. Uważam, że to jest bardzo fajna alternatywa i to jest coś innego, niby klasyk, ale jednak z takim małym twistem. Dla niektórych osób może się wydawać to zbyt szkolny, mi się to bardzo podoba. Oczywiście zostawię wam wszystkie linki pod spodem. A jeszcze okulary. Zresztą na Instagramie mam te okulary. Fajny model. Taki trochę inny, ale nadal klasyczny, z małym twistem. Właśnie coś takiego, co ja lubię. Jeszcze mam tutaj sweter. Pytałyście się mnie też o ten sweter. Miałam go w filmiku, co jem w ciągu dnia. Ten sweter w kamerze wydaje się trochę ciemniejszy. Bardzo fajnie się prezentuje, jest taki luźny do shortów. Podoba mi się. Też wam zostawię linka i jeszcze jeden taki czarny, to jest taki typowo klasyczny sweter, który można nosić do jakiejś takiej spódnicy ołówkowej, do shortów. On jest z takiej plecionki, też uważam, że naprawdę fajnie można go wystylizować i czarny kolor ostatnio, nie wiedzieć czemu, może to nie jest zbyt chlebny kolor na lato, ale jakoś ja mam ochotę na czarny, ostatnio zakochałam się w tym kolorze po raz setny, a jakoś tak nie mam go ciągle dość. No i oczywiście szary i podrowy róż jeszcze bardzo ostatnio za mną chodzi, staram się wplatać właśnie w swoje stylizacje ten kolor. To tyle na dziś, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że haul wam się podobał, że coś sobie znalazłyście. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa!